Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem JB Dark, a to jest 8 odcinek z naszej gry Insight. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę od razu na początek, żeby mnie zachęcić do dalszej pracy, prawdopodobnie nad kolejnymi seriami, ponieważ to już jest prawdopodobnie końcówka gry. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i witam was w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to będzie ostatni, nie mam pojęcia, nie wiem, ile jeszcze zostało do końca. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę się... jeszcze pobawimy, ale mam nadzieję, że również skończymy serię w odcinkach jednoliczbowych, o może tak powiem. Jak na razie mamy swoją armię zombie, która będzie jak na razie nam pomagać. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale oni na przykład teraz wyrzucą mnie tam do przodu i sami wpadną gdzieś na dół. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tam nic. Ktoś tam ucieka przed czymś. Ale przed czym? Ktoś tam ucieka przed czymś. Tylko co to jest? Ludzie biegną. A my się tam dostać musimy. To jest fakt. Tylko że ludzie, widzę, że tutaj chyba raczej nic więcej się nie wydarzy. Niczego więcej się nie dowiemy. Po prostu coś się dzieje. Coś się tam dzieje. No dobrze, w takim razie... My schodzimy chyba również na dół. Oni nas złapią. To jest dobry pomysł. Taką armię warto mieć przy sobie zawsze. Tylko niestety ją teraz stracimy. No ale trudno. Trzeba kiedyś stracić przyjaciół, by zyskać nowych. No co nie? Okej, idziemy. A chyba, że teraz tutaj coś zrobimy, tak żeby oni poszli razem z nami. Da się tutaj coś otworzyć? Oczywiście, że się da. Czy nie? A nie, dobra, chyba rozumiem. Nie, będzie może, my odzyskamy ich jednak. Jednak ich odzyskamy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo oni teraz... A nie, czekajcie, dobra, wrócimy się na lewo. Bo prawdopodobnie tam będzie jakieś otwarcie. Chodźcie za mną. Prawdopodobnie oni gdzieś tutaj będą mogli spaść. Chodźcie ze mną. Banda gumiaków. Będę ich tak nazywał. Bo w sumie wyglądają z gumy trochę. No ci pracownicy już nie. Ale oni pomogą mi dostać się do jednej rzeczy, do pewnej rzeczy, która jest tutaj. I ona, nie wiem czy to... Czekajcie, dobra, zobaczmy. Wespnijmy się na górę. Zobaczmy, czy coś gdzieś znajdziemy. Okej, coś jest. Jesteśmy na górze. Czy tutaj coś znajdę? To jest jakaś kula. I telewizor. Czy radio? Nie wiem, co to jest, ale... Tak po prostu to jest? Dobra, łapcie mnie. Nie wiem, czy coś tam było. Gdzieś się dostaliśmy, ale gdzie to... Nie pytajcie, bo nie wiem. No dobrze, w takim razie lecimy na dół. Czy oni nam na pewno pomogą w czymś? Tylko czekajcie, ja tu byłem, prawda? Tak, ja tu... Nie, ja tu nie byłem. Muzyka zaczyna się robić... Mroczna. Dostaliśmy się. Okej. Tam się jedne wrota zamknęły. Pytanie, przed czym tak uciekają?
No tutaj już nie dostaniemy. Nie weźmiemy ich ze sobą. Tutaj się rozdzielamy. Tylko teraz pytanie, co się dzieje w tym budynku. Jak na razie... 4. Jak na razie nie wiem, co się dzieje. Przed czym oni tak uciekają, albo dokąd biegną. Bo to też jest pytanie. Słuchawka szybko. To wydają mi się zwykli ludzie. Albo wabiki, które dostały sygnał, żeby tam biec, ale moi nie biegli. Więc to też mi się wydaje, że... Też mi się wydaje, że oni... Raczej... To jest zwykły pracownik. Co tu się dzieje? Nic nie widać. Jakieś zbiorowisko, że coś się komuś udało, czy jak? Nie rozumiem. Jestem cały w emocjach, nie mogę uwierzyć. Co tam się dzieje? Ja chcę się dowiedzieć, co tam się dzieje. To w trybie natychmiastowym. Na co oni się patrzą? Już nawet nie zwracają na dzieciaka uwagi. Co się dzieje? Co tam jest? Dajcie mi zobaczyć. Ja też chcę. Ja też chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Chyba nie będzie mi dane zobaczyć. No nie. Chyba, że... Będziemy mogli się dostać do samego środka. Ale to wtedy bym się troszeczkę zdziwił. To jest kula jakaś. Okej. Możemy się jakoś gdzieś dostać tą maszyną do góry, na przykład? Nie, gdzieś, ale gdzieś się nią dostać na pewno możemy, prawda? Ach, rozumiem, widzę chyba gdzie nawet. Do drabiny. Okej, tyle wystarczy. Czuję takie podniecenie, że nie macie pojęcia. Znaczy to jest takie podniecenie emocjonalne, nieseksualne, spokojnie. Okej. Dobra, wyciągamy. Po kolei wyciągamy. Nie wiem, co to jest, ale otwieramy. Nie wiem, co to jest, ale otwieramy to. I się nie boimy. Ciśniemy. To nas ściąga na dół. Chcemy, bo to chcemy tam złapać to na dole. Prawda? Tylko nie wiem, czy damy radę tam się dostać. Zbliżamy się powoli. Dawaj, dawaj, mały, dawaj. Nie wiem, czy damy radę. Ten centralnie chyba na dół. Nie, nie damy rady niestety. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, wyjrzyjmy na zewnątrz. Może coś tutaj... Odwrócimy turbinę, czy włączymy ją? Najpierw ją wyłączymy. Okej. Włączyliśmy turbinę. Teraz będziemy mogli pociągnąć za nią, za to coś.
Rozumiem. Czy teraz jak uruchomimy szybko? Dawaj, 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 dawaj. Czy jesteście gotowi? Bo ja jestem. Lecimy w nieznane. To nas łapie. Co to jest za wytwór człowieka? To ja nie mam pojęcia. Co się dzieje? Co to jest? Ludzie, co wy żeście stworzyli? Czekajcie, czy ja mogę? Tak, mogę to złapać. Ja pierdzielę. Co jest grane? Czy ja wciągnę ich więcej? Nie, po prostu oni mi pomogą. Czy jak? Oni mi jakoś pomogą. O mój Boże! No nie gadajcie, że oni podsadzą. Ja pierdzi. Co, uciekamy? Aha, i zapadamy się na dół. Ja już nie wiem, co powiedzieć. Jestem tak samo zaskoczony jak wy. Ja pierdzielę. Czekajcie, czekajcie, ja chcę to wziąć. Ale to jest... Ja bym wręcz powiedział, że to jest komiczne. Ale w sumie nie wiem. To jest obrzydliwe, komiczne i straszne jednocześnie. Spinaj się, grubasie. Troszeczkę... Nie, pewnie ktoś zaraz w komentarzu napisze, że wygląda trochę jak ja.
gra molący się na łóżko. Dzień dobry, przyszedłem na lunch. Co dobrego dzisiaj? To jest dyrektor? Czy to jest dyrektor ogólnie tego całego gospodarstwa? Zrobimy dla ciebie jeszcze większy rozpęd. Oła! No to ładnie. Co my tu mamy do dyspozycji? Mamy tu wodę. Możemy się wykąpać. Okej, okay, mamy tutaj deskę, belkę, cokolwiek. O jest. Okej, teraz pytanie. Czy ja dam radę? Okej, damy radę. Puśćcie to. Halo panowie, puśćcie to. A nie, chyba że dacie radę, o tak. Trzymaj, 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 trzymaj. A dobra, no nieważne. Dobra panowie, weźcie się w garść i weźcie tą belkę. No weźcie tą belkę, panowie. Ściskacie, ściskacie, dawajcie, dawajcie, dawajcie. No nie. Komiczna sytuacja, naprawdę. Czekajcie, czekajcie, jakoś to trzeba dobrze postawić. To już... Klimat trochę zszedł, powiem wam szczerze, ale teraz jest całkiem zabawnie. No chyba was porąbało. Nawet psy się mnie boją, o co chodzi, nie? Ach, rozumiem, czekajcie. No co wy chcecie mi zrobić, wy mi powiedzcie. Dobra, ja tą belkę muszę chyba przyciągnąć, prawda? Żeby ona tu stanęła, znaczy stanęła. Trzeba tą belkę wziąć ze sobą. Dawaj, dawaj, dawaj. Niesamowite. Normalnie jak jakiś zwierzak z zoo uciekamy, no nie? Tak troszeczkę. Dobra, ale czy możemy jakoś to wyważyć, czy jak? Nie, nie możemy tego wyważyć. Nie możemy nic wziąć? A po drabinie nie wejdziemy. No nie, nie wejdziemy, nie ma takiej opcji. Ale czekajcie, czy ja mogę to wyrwać? O, wziął, wziął, wziął. Otworzył. Ja pierdziel. Chyba, że żartujesz, że ja tam wejdę. Nie gadajcie, że ja tam wejdę. O Boże. No to ładnie. Czekajcie, bo to nas może spalić chyba w jakiś sposób. Aha, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, no, rzuć, rzuć. Aka, aha. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale idziemy z tą, z tym czymś do przodu. Teraz trzeba będzie otworzyć to jakoś? Jezus Mary, to jest tak
retardowe. Naprawdę, ja nie wiem, jak z tym sterować, kompletnie. Czy da radę jakoś to otworzyć? Nie, nie da rady. Dobra, wydaje mi się, że tutaj skończymy nasz odcinek. Jednak chyba nie skończy się to tak szybko, jak myślałem. Tak więc... Aż nie wiem, czy prosić o lajki, bo to już samo za siebie powinno. No dobra, no nieważne. Zostawcie lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście pod filmem, jeżeli wam się film spodobał. Zostawcie komentarz jakiś miły. Co tu się dzieje? Aż mnie po prostu... wzdryga. Dobra. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego... crazy materiału w sumie. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już jutro. Trzymajcie się. Na razie. Niesamowite.